Teran nic nie wspomniał o gwałtownych słowach, sprzeczce, wręcz kłótni z żoną. Merin zachowała się bowiem bardzo niestosownie wobec męża, którego przecież uwielbiała. Przypomniała mu, nie przebierając w słowa, że poślubiając go, sprzeciwiała się swemu ojcu. A potem przybyła z nim tu, do tego niebezpiecznego zakątka Eskor, gdzie nie mogli liczyć na pomoc sąsiadów, gdyby siły zła ich tam znalazły. Walczyła obok niego, ramię w ramię, by oczyścić posiadły z nieprzyjaciół i niebezpiecznych zwierząt. Nigdy na nic się nie skarżyła. Na tym odludziu urządziła dom, urodziła dzieci, troszczyła się o ludzi. I przez cały ten czas jej brat był z nimi, jej brat bliźniak, połowa jej serca. Czerany kochał Romara jako mieczowego brata i powinowatego. Romar pomagał im przez te wszystkie trudne lata bitew i ciężkiej pracy. Zamek nie należał do niego. Nie miał swojego w nim udziału, a przecież polował, by zdobyć dla nich żywność i bił się u ich boku. Z płonącym gniewem oczami zapytała, czy ma teraz zapomnieć o tym wszystkim. Jerany zaprotestował. Układali przecież tylko plany, ot tak na wszelki wypadek. Romar może już nie żyje albo znajduje się gdzieś, skąd nie zdołają go wyswobodzić. Nie ma żadnej pewności, że Eliry kiedykolwiek wróci z wieściami o Romarze, a jeśli nawet, to nie wiadomo, czy zdołają go uratować. Jeżeli Merin stanie do walki u boku Jeranego, dzieci mogą stracić oboje rodziców. Merin zignorowała większość tych argumentów. Czyż ma być tylko klaczą rozpłodową, uległą żoną i panią zamku? Własny ojciec wyrzucił ją z domu, bo nie chciała poślubić mężczyzny, którego wybrał jej na męża. Ale na pewno przyjmie swoje wnuki i będzie o nie dbał. Podniosła głowę i spojrzała wzywająco na Jeranego. Ona nie pozwoli się zlekceważyć. Zaakceptował ją przecież nie tylko jako małżonkę, lecz także jako towarzyszkę broni. W tamtych trudnych dniach nawet Romar uważał, że powinna walczyć razem z nimi. Teraz więc znów stanie do boju o swój dom, o brata i o przyszłość dzieci. No, niech tylko Jeran spróbuje jej w tym przeszkodzić, jeśli mu starczy odwagi. Nie starczyło. Zamiast tego wziął ją w ramiona, pełen dumy i obaw. Wolałbym raczej nie mieć nikogo u mojego boku, powiedział. I ta myśl zmroziła mu serce. W bitwie tak wiele może się wydarzyć. Musi się znaleźć jakiś sposób na zapewnienie jej bezpieczeństwa. Kiedy Merin wróciła do komnaty, uśmiechnął się do niej, wziął za rękę i przyciągnął do siebie. Eliri narysowała im mapy dokładne i szczegółowe. Kiedy skończyła, Jeranny zawołał drużynnika. Zabierz to do Ternana, powiedz mu, żeby skopiował. Chcę mieć dwie kopie, tylko dokładne. Nasze życie może zależeć od tego. Spojrzał na Eliri. Ternan jest już za stary, by machać mieczem. Jego ojciec był skrybą i kopistą. Jako chłopiec Ternan nauczył się wszystkiego, co ojciec mógł mu przekazać. Teraz służy nam w ten sam sposób, jest też nauczycielem naszych dzieci. Wstał i zaczął niecierpliwie chodzić po komnacie. Jeden komplet zabiorą drużynnicy eskortujący dzieci. Drugi zostawimy tutaj w archiwum. Trzeba jeszcze, by Ternan zapisał wszystkie nasze plany. Zauważył, że Merin i Eliri spojrzały po sobie. Nie, nie oszalałem. To prawda, że w razie naszej klęski nastąpi tu ciemność. Ale pomyślcie o innej ewentualności. Że polegniemy, ale zabierzemy ze sobą w śmierć naszych wrogów. Możliwe, że oczyścimy ze złote ziemię dla naszych dzieci i ich następców. Chciałbym, żeby wiedzieli, kto tego dokonał i w jaki sposób. Eliri skinęła głową. Dla niej było to naturalne. Neunumochowie, ginąc w walce, starali się zwykle pociągnąć za sobą w objęcia śmierci swych zabójców. Posłużyć się resztkami sił do uśmiercenia wroga to słuszna i chwalebna rzecz. Jeszcze raz powinna odwiedzić wielką salę zbrojownię w podziemiach swego zamku. Musi poszukać jakiejś łatwej do ukrycia broni, czegoś nieoczekiwanego, nie rzucającego się w oczy. Jeśli nadejdzie czas, by jej użyć, powinna być pod ręką. Ukryła dreszcz, który nią wstrząsnął. Gdyby nie mogła już dalej walczyć, lepiej zadać sobie śmierć, niż wpaść w ręce pana ciemnej wieży. Oczywiście, dodała w myśli, jeśli to będzie głupi wróg, który niebacznie zbliży się do niej. Drapieżnie uśmiechnęła się, odsłaniając mocne białe zęby. To nie ona zginie. Zaczęła znów przysłuchiwać się Jeranemu, który przeglądał mapy. Dwukrotnie wzywał swoich ludzi, wydawał im rozkazy. Merin też raz odesłał po kilka arkuszy tak rzadkiego tutaj papieru. Wreszcie wszyscy się zmęczyli. Ustalili podstawy planu, trzeba jeszcze tylko dopracować szczegóły. Wstali o świcie. Merin i Jerany stali między chroniącymi most runami, patrząc jak Eliry siodła na dziedzińcu kuca. Dosiadła go i pojechała dalej, bliżej. Niedługo wrócę. Przyjrzała się mieszkańcom zamku, którzy zgromadzili się na dziedzińcu. Nie pozwólcie swoim ludziom działać w pośpiechu. Przysięgam, że ci, których tu przyprowadzę, są po stronie światła i będą walczyć razem z nami.
Czarny podniósł oczy, uważnie wpatrując się w jej twarz. Ty zawsze służyłaś światłu i swobodnie przechodzisz między magicznymi strażnikami. Nie sądzę też, by łatwo cię było wprowadzić w błąd. Cofnijmy się wszyscy do zamku. Niech twoi przyjaciele przejdą tylko przez most, a powitamy ich ze wszelkimi honorami należnymi gościom. Skinęła głową, szturchnięciem pięty pognaglając kuca. Merin z całej siły ścisnęła dłoń Jarenego. Jeśli przyjaciele Elirii są prawdziwymi sprzymierzeńcami, może razem zdołają uwolnić Romara. Wytężyła wzrok, gdy cisawy koń i jego pani zniknęli w oddali. Czekali. W oddali pojawił się rosnący w oczach punkcik. Po krótkim czasie dostrzegli jeźdźca i cztery cwałujące wokół niego konie. Pomruk powątpiewania i zniechęcenia przeszedł przez tłumek czekających. Ściskając ją za rękę, Jarany pociągnął Merin do tyłu w cień bramy prowadzącej na dziedziniec. Goście zbliżyli się do mostu. Kurz opadł. Ujrzawszy Elirii siedzącą na oklep na grzbiecie kaplanicy, widzowie aż jęknęli z zaskoczenia. Klacz zatańczyła w miejscu, wginając dumnie szyję, drobiąc nogami. Z lewej kroczył kapliański ogier. Większego i piękniejszego nikt nigdy jeszcze nie widział. Kuc zdrobił, pracowicie pilnując swego prawego boku tarny. Z tyłu biegła pokryta bliznami klacz i młody ogier, właściwie jeszcze źrebak, lecz już w wysokości dorosłego konia. Zatrzymali się u wejścia na most. Eliri niedbale zsunęła się na ziemię i sięgnęła ręką do najbliższego kamienia. Runy rozjarzyły się niebiesko-zielonym światłem. Odeszła na bok, pozwalając się zbliżyć swojej klaczy. Kiedy ta nosem powiodła po kamieniu, powtarzając znak, runy zapłynęły jeszcze jaśniej. Teraz podszedł ogier. Wyciągnął szyję, wraz z jego dotknięciem tryskające z czarodziejskich symboli światło zamieniło się w mgłę, która opadła na ziemię. Kiedy oba pozostałe kepliany podeszły, żeby dotknąć run, mgła dotąd otulająca kopyta ogiera podniosła się jak fala przyboju i wchłonęła ich. Rozwiała się po chwili. Przed zdumionym wzrokiem mieszkańców wszystkie kepliany stały całe i zdrowe. Eliri wskoczyła na grzbiet tarny, wyciągając miecz z pochwy. Błysnął w słońcu złotem i srebrem. Niebieski płomień spłynął z ostrza na barki kaplanicy. Przybywam z przyjaciółmi, sojusznikami i krewnymi światła. Czy zostaniemy powitani z otwartymi ramionami? Pan i pani zamku ruszyli do przodu ręka w rękę. Serdecznie witamy. Rozległ się głęboki głos Jarenego. Wyższy głos Meirin powtórzył jego słowa. Kopyta zatrudniły na moście. Kiedy kepliany dotarły na dziedziniec zamkowy, zatrzymały się i rozejrzały dookoła. Stojący na czele gromady swoich ludzi, Jarany podszedł do nowo przybyłych. Podniósł ręce. Meirin stanęła u jego boku, unosząc gościnną czarę. Oboje wypowiedzieli chórem słowa powitania i po raz pierwszy od tysiąca lat w umysłach ludzi zabrzmiała myśl przedstawicielki keplianów. Tarna podniosła głowę. Dziękujemy za gościnę. Panu i pani tego domu życzymy pięknego dnia, szczęścia w życiu, jasnego słońca jutro rano. Zapadło głębokie milczenie, a po chwili podniosły się owacje. Elirii trzymała się z tyłu, obserwując to wszystko. Uśmiechnęła się na widok zaskoczenia i radości keplianów. Potem odciągnęła Merin na bok. Masz talent magiczny. Czy zdołasz sięgnąć w głąb umysłu? Nie, udaje mi się to tylko z krewnymi. Merin potrząsnęła przecząco głową, potem się roześmiała. Chociaż Jaran i ja dzielimy się czasem myślami, zdarza się to zazwyczaj w najbardziej niesprzyjających, nieodpowiednich momentach. Naprawdę? Stało się tak raz na uczcie wydanej na cześć pana Terne z Doliny Zielonych Przestworzy. Powiedziała Merin. To miły staruszek, ale bardzo nudny i napuszony. Było miło z jego strony, że przebył tak daleką drogę tylko po to, by obejrzeć nasze fortyfikacje. Lecz bez przerwy mówił o konieczności zapewnienia sobie drogi ucieczki. Powinniśmy mieć co najmniej dwa tunele, a jeden znany tylko nam. Udawaliśmy zainteresowania, on gadał i gadał. W pewnej chwili odebrałam obraz. Urwała i zachichotała. Eliri zaszczekała cierpliwie. To Jarany go nadał. Przedstawił pana Terna jako kreta, ryjącego jak szalony tunele pod zamkiem, aż wszystko się na niego zawaliło. I ten kret siedział w pyle i gruzie z zaskoczoną miną. Nie mogłam się powstrzymać. Ponownie wybuchnęła śmiechem, widząc to wszystko oczami wyobraźni. Eliri także. Co zrobiłaś? Mruknęłam coś, że niby potrzebują mnie gdzieś koniecznie i wybiegłam. Osunęłam się na podłogę w korytarzu i dusiłam się ze śmiechu. Podeszła niańka i stała patrząc na mnie ze zdumieniem. Znowu przypomniał mi się tamten obraz. Minęło prawie pół godziny, zanim mogłam wrócić do wielkiej sali. Niańka oświadczyła, że ona lepiej wychowuje nasze dzieci. Ale kiedy opowiedziała mi o wszystkim, sama nie mogła powstrzymać się ze śmiechu.
Tak jak Eliri teraz, dziewczyna nie jeden raz widziała krety, małe, grube zwierzątka, które rzeczywiście sprawiały wrażenie zaskoczonych, a jednocześnie nadętych. Chichotała wraz z Merin aż do powrotu Jaranego. Co tam knujecie? Nic, jeszcze nic. Jego żona uśmiechnęła się szeroko. Po prostu powiedziałam Eliri o panu Terne. Pamiętam. Jerany również wyszczerzył zęby w uśmiechu. Myślałem, że nie zdążysz wyjść, bo pękniesz ze śmiechu. Potem jednak spoważniał. Ponieważ Kepliany twierdzą, że są naszymi sojusznikami, układajmy plany razem z nimi. Zło rozprzestrzenia się i rośnie w siłę, chłonąc zewsząd moc. Jeśli mamy zdążyć na czas, powinniśmy się spieszyć. Nie padło imię Romara, ale wszyscy zrozumieli, co miał na myśli. Czaranego bolało serce, gdy wspominał swojego przyjaciela, który zawsze przynosił ze sobą śmiech i światło. Romara, który nie znosił zamknięcia, a teraz więziony był w sposób przewyższający najgorsze koszmary. Jeran zadrżał. Plany już są gotowe, powiedziała Eliri. A przyjaciółmi, o których mówiłam ostatnie noce, są właśnie Kepliany. To one zaatakują, by odciągnąć od nas uwagę wroga. Żaden zwyczajny wierzchowiec nie zbliżyłby się do ciemnej wieży. Dlatego moi krewni przyjaciele zgodzili się tam nas zawieść. Ale tylko na stroje. Twoi ludzie, których zechcesz użyć, powinni towarzyszyć Keplianom na koniach i walczyć u ich boku. To rozsądny plan, ale czy ty dwoje poniesie nas dobrowolnie? Chciałbym usłyszeć to od nich samych. Pokryta bliznami Keplianica podeszła do Jarannego i trąciła jego ramię. Poniosę cię, by walczyć ze złem. Dobrowolnie zaniosę cię do boju z ciemnością. Szeun dmuchnął we włosy Mayrin. Ja również. Ja poniosę ciebie. Cofnął się, stając dęba. Ale nie włożymy sporządzonego przez ludzi ekwipunku. Musicie pojechać na nas tak, jak teraz stoimy. To wydaje mi się sprawiedliwe. Eliri nie zdradziła swoich myśli. Jest jeszcze za młody na siodło i o głowie. Ledwie uniesie lekkiego nawet jeźdźca. Odwróciła się do Mayrin i Jaranego. Chciałabym powiedzieć wam jedno. Nie próbujcie złączyć w pełni waszych umysłów z umysłami Keplianów. Ich mózgi są inne od naszych. Myślę, że właśnie ta różnica sprawiła, iż ludzie obdarzeni talentem magicznym dotychczas zawsze ich zabijali. Gestem nakazała milczenie Jaranemu, który chciał coś wtrącić i ciągnęła. Tak, ja dzielę się myślami z moimi przyjaciółmi, ale od samego początku nie uważałam ich za złe stworzenia. Kiedy nasze umysły zetknęły się po raz pierwszy, oszołomiło mnie to i wstrząsnęło. Potem jednak otworzyłam oczy i zobaczyłam przed sobą tylko tych, których pokochałam. Nie obawiałam się już głębokiego kontaktu. Lecz wasi ziomkowie odpowiadali na taki kontakt tak wielką nienawiścią, że powinniście unikać łączności. Tak myślę, zgadzacie się ze mną? Jeżeli jesteś tego pewna, odparł z wahaniem Jeremy. W takim razie masz rację. Bezpieczniej będzie, jeśli nie podejmiemy takiej próby. Możemy jednak rozmawiać z nimi normalnie? Tak, mówcie głośno, a Tila i Szeum odpowiedzą wam w myśli, tak jak przedtem. W takim razie sprawdźmy, czy wszystko jest gotowe. Jerany wezwał jednego z drużynników. Pośpiesznie się naradzali. Wreszcie Jerany znów odwrócił się do czekających cierpliwie kobiet. Większość jego rozkazu została już wykonana. O świcie będą gotowi do drogi. Eliri uśmiechnęła się wesoło. Zaraz, zaraz, tak szybko? Musi wrócić do kanionu, by powiadomić mieszkańców, że ludzie zgodzili się towarzyszyć. Dopiero potem przyjdzie z Tarną i Hajlanem na spotkanie przy brodzie na strumieniu. Przez kilka następnych godzin Kepliany z głębokim zainteresowaniem przyglądały się zaoferowanym ludziom. Przeniosły się przezornie na skraj dziedzińca, na poły ukrytego w cieniu, gdyż zaczęło się ściemniać. Za uchylonych drzwi wysunęły się wtedy dwójka dzieci. Najpierw dziewczynka w wieku 7-8 lat, a za nią chłopiec z sianem w ręku. Dziewczynka dźwigała wiadro z wodą, pokłoniła się grzecznie. Pokarm i napój dla wędrowców w imieniu światła. Tarna podeszła i napiła się z wdzięcznością. Dziękuję, nadała. Szeum sięgnął po siano i zadowoleniem przeżył pierwszą garść. Chłopczyk zachichotał i pogłaskał Kepliana po aksamitnych nozdrzach. Jest piękny. Zapytaj, jak się nazywa. Jestem Szeum, człowieku. Ja nazywam się Kiren, a to Szewał. Młody ogier zastanawiał się chwilę, gryząc pracowicie siano. Jesteście źrebiętami, pani tego zamku? Zapytał śląc obraz Mary. Dzieci zachichotały. Tak, powiedziała dziewczynka, ale ludzie mówią dzieci, nie źrebięta. Ona także pogładziła delikatnie nos ogiera. Jesteś taki miękki. Czy wszystkie Kepliany mają takie miękkie futro? Szeum wyprostował się, wyraźnie się wdzięczył. Tila parsknęła, dodając myśl, którą odebrały tylko Kepliany. Szeum ostrzegawczo podniósł kopyto. Ci młodzi ludzie przekraczali jego wyobrażenia. Czwórka Keplianów z rozbawieniem słuchała dziecięcej papleniny. Że też tak od razu zostały potraktowane jak równe dzieciom, jak przyjaciele.
Nie wyczuwały w nich odoru strachu i nieufności do siebie. Tilem wpatrzyła się w zarumienione z przejęcia dziecinne twarzyczki. Skąd wiecie, że jesteśmy dobrzy? Dziewczynka spojrzała na nią z zaskoczeniem. Bo nikt, kto nie jest dobry, nie mógłby przejść przez runy na moście. A ktoś bardzo potężny mógłby, wielki sługa ciemności? Dziewczynka pokręciła przecząco głową. Mógłby, gdyby był bardzo, ale to bardzo silny, lecz wtedy runy by nas ostrzegły. Słyszałam, jak mama opowiadała o was niani. Powiedziała, że runy zareagowały na wasze dotknięcie i że to dowód, że należycie do światła. Tyle zamyśliła się. Ta człowiecza samiczka gotowa byłaby z namysłu obdarzyć ich zaufaniem, ale czyż nie miała racji? Zobaczmy, jak daleko więc zaszła. Chcielibyście pojeździć? Odpowiedziały jej radosne okrzyki. Dzieci wgramoliły się na umieszczony na środku dziedzińca kamień, ułatwiający ludziom dosiadanie koni. Kaplanica stanęła obok i maluchy wdrapały się na jej grzbiet. Ostrożnie okrążyła dziedziniec, a kapliany obserwowały to z rozbawieniem. Za drzwi rozległ się odgłos ciężkich kroków i stanęła w nich oburzona niańka. Burza rozszalała się nad głowami dzieci. Powinny już być w łóżku, szukała ich tak długo, aż rozbolają noga, a ma jeszcze dużo do zrobienia, zanim będzie mogła się położyć do łóżka. Spyszczała nawet zaskoczone kapliany. Nie powinny były zatrzymywać dzieci tak późno i nic ją nie obchodzi, jak same wychowują swoje potomstwo. Wciąż mrucząc pod nosem zabrała dzieci, ale Szewałm zdążyła jeszcze roczkami objąć szyję Teli. Tili, dziękuję za przejażdżkę, powiedziała i podreptała pośpiesznie za swoim bratem. Kaplanica stała nieruchoma. A więc to są człowiecze źrebięta. Zdziwiło ją i zainteresowało jednocześnie, że nie zlękły się kaplianów. Może nawet uczono się bać tych istot, lecz że zagrożenie było jak dotychczas raczej nieistniejące, więc spotkawszy kapliany zaufały im. Tarna zapamiętała przerażenie swojej siostry krewniaczki, kiedy ich umysły zetknęły się po raz pierwszy. Przy drugim kontakcie, gdy Eliri zaakceptowała jej odmienność, sytuacja uległa zmianie. Patrzyła i słuchała, kiedy dziewczyna ostrzegała swoich człowieczych przyjaciół przed myślowym kontaktem. Prawdopodobnie tamci dwoje będą mogli bezpiecznie czytać tylko powierzchowne myśli kaplianów, ale zwróciła zamyślone spojrzenie na drzwi, za którymi zniknęły dzieci. Może będzie to do tego zdolne młodsze pokolenie, którego nie powstrzymają obawy rodziców. Skupnęła wargami ostatnie źdźbła trawy. Siana. Nie musi się spieszyć, jeszcze zdąży przemyśleć to wszystko. Było późno w nocy, kiedy ukończono przygotowania do wyjazdu i Jerany wrócił do komnaty, gdzie czekały na niego Meryn wraz z Eliri. One również były bardzo zajęte. Świadczył o tym sto starannie wybranej broni i innych niezbędnych rzeczy leżące w kącie. Jerany spojrzał na świecą zegar. Dochodziła północ. Jeśli mają wyruszyć wcześniej, powinni... Eliri przerwała mu w pół zdania. To ona odjedzie, ale sama. Powinni pozostawić jej czas, musi dotrzeć do zaczarowanego wąwozu, zaalarmować grupę, która będzie działać jako wabik i wrócić nad strumień, gdzie wszyscy się spotkają. Weźcie dwa juczne konie, załadujcie na nie wszystko, co waszym zdaniem może być potrzebne. Podczas bitwy zostaną z tyłu razem z resztą wierzchowców. Przydadzą się jako luzaki, gdyby wasi ich potrzebowali. Kiedy potyczka się rozpocznie, pojedziemy jak najszybciej do wieży. Niech światło nam towarzyszy. Kiedy Jeran i Merin kiwnęli głowami na znak zgody, Eliri opuściła komnatę. Prześpi się, a potem dobrze naje. Wojownicy nigdy nie wiedzą, kiedy uda się zjeść następny posiłek. Odjechała z kaplianami wśród narastającej, pełnej podniecenia wrzawy w zamku. Hajlam nalegał, by tym razem to on ją niósł na grzbiecie. Pogalopowali lekko po nierównym terenie, odczuwając niewiarygodną przyjemność płynącą z połączenia ich umysłów. Echo tej rozkoszy dotarło do biegnącej za nimi klaczy i młodego ogiera. Tilly zrobiło się przykro. Nigdy nie będzie miała jeźdźca, który naprawdę byłby jej krewnym przyjacielem. Podniosła jednak głowę. Kto wie, może kiedyś zdobędą ciemną wieżę. Dotarli do kanionu, przemknęli między runami, wpadli pędem w stado klaczy i źrebiąt. Eliri sunęła się na ziemię i zaczęła tłumaczyć swój plan. Kapliany zrozumiały go, rozważyły i wyraziły zgodę. Już dawno temu zdecydowały, kto będzie walczyć, a kto pozostanie, by troszczyć się o źrebaki. Teraz klacze, które dokonały wyboru, przepchnęły się do przodu. Dziewczyna policzyła je. Prawie 20 kaplianic będzie polować wraz z ludźmi. To dobrze. Kapliany radziły sobie tam, gdzie ludzie już mdleli od smrodu ciemności. Spokojnie poszła do domu. Wzięła wiązkę pochodni suchej trawy okręconej wokół rdzenia, wystruganego ze smolistego, palącego się jasnym płomieniem drewna. Zeszła do wielkiej podziemnej sali.
Ukryte drzwi otworzyły się na jej rozkaz, ujawniając zawartość szaf. Znowu wybrała broń i kolczugę dla Jaranego. Potem stanęła nieruchomo, starając się uspokoić i oczyścić swój umysł z wszelkich ubocznych myśli. Przypomniał teraz gładką powierzchnię jeziora, której nie mąciła najmniejsza nawet zmarszczka. Coś w głębi jej istoty poruszyło się niczym wielka ryba, która nigdy się nie wynurza. Pozwoliła, aby ponownie opadło na dno i czekała. Wynurzyło się i zanim znów się zagłębiło, wykrzyknęła słowo, które przyszło jej na myśl. Seranan! Światło trysnęło z kilkunastu punktów w starożytnym murze. Usłyszała za sobą cichy zgrzyt, kiedy otworzyły się ostatnie drzwi. Odwróciła się błyskawicznie. Nagle ogarnęła ją rozpacz. Cóż to takiego? Przyjrzała się uważniej. Wyglądała jak kubka mokrej gliny. Mokre? Przecież leży tu od dnia, w którym pierwsi właściciele opuścili zamek. Jak długo glina może zachować wilgoć, nawet ukryta w tak niezwykłym miejscu? Przypomniała sobie zaczarowane szafy na górze. Może ta skrytka działała tak samo? A dlaczego jej przodkowie w takiej tajemnicy schowali glinę? Wyciągnęła ręce, czując, że glina przyciąga jej drżące palce. Z kamienną twarzą, poruszając dłoni tak szybko, że ledwie widziała, zrobiła to, co jej kazano, a później obwiązała chustą. Zabierze to ze sobą. Nałożono na nią taki gis, ale nie próbowała z nim walczyć. Zrozumiała, dlaczego tak się stało i wyczuła dotknięcie tej, która niegdyś była tu panią. Zaufa swojej pramatce. Niosąc chustę z jej zawartością, ciężkimi krokami weszła na górę. Do południa przejechała większą część górskiego szlaku. Obok niej kroczyły kepliańskie klacze, osiadłany kłódz posłusznie stąpał z tyłu. Eliri siedziała na grzbiecie tarny, która harcowała zadowoloną miną. Hajlan wyprzedzał ją z daleka, prowadząc rekonesans. Bez przeszkód dotarli do podgórza i zatrzymali się na wypoczynek. Przeczekają tutaj następną noc. O świcie zejdą w dół, by spotkać się z przyjaciółmi przy brodzie. Podczas jazdy dziewczyna zdążyła upolować kilka skoczków spłoszonych tętem kopyt. Teraz obdarła je ze skóry i wypatroszyła. Zagrzebała wnętrzności w ziemi, a wiązkę skór zawiesiła w rozwidleniu konarów i osłoniła silnie pachnącymi liśćmi. Zabierze je stąd, jeśli wróci. W tym kraju, chcąc przeżyć, nie można było niczego marnować. Szybko nabiła dwie małe tuszki na zaostrzone patyki i ustawiła zaimprezowany rożen nad ogniem, który trzaskał wesoło w kręgu z polnych kamieni. Resztę włożyła do garnka, do połowy wypełnionego wodą, dodając różne warzywa i zioła. Nie chciała rano tracić czasu na gotowanie. Gulasz będzie dusił się przez całą noc. Kiedy mięso się piekło, zjadła je, popijając czystą wodą. Swój śpiwór rozłożyła w samym środku grupki drzemiących kapianów. Tej nocy miała mgliste, ale złowieszcze sny. Zbliżał się do niej wędrujący w dal, robiąc ostrzegawcze gesty. Zobaczyła też Cynana i sięgnęła do niego myślą. Choć krótko się przyjaźnili, był jej przyjacielem. Co się z nim stało po jej odejściu? Czy jeszcze żyje? Nie, na pewno nie. Czy i on przyszedł ją ostrzec? Postać Cynana roztopiła się wśród wzgórz i Eliri rozpoznała otoczenie jego karsteńskiej zagrody. Chwiejnym krokiem zmierzał do cmentarzyska, na którym spoczywała jego rodzina. Sięgnął ręką do rozkwitłego krzaka, który posadziła obok mogiły jego żony. W blasku słońca kwiaty wydały się dziewczynie jeszcze piękniejsze. Starzec bezgłośnie wypowiedział jej imię. Zdmuchnięte powiewem wiatru jaskrawe płatki opadły na szary kamień. Wyczuła spokój wędrowca, który wreszcie zakończył podróż. Nie wybuchnęła płaczem. Nie powinna go opłakiwać. Sam wybrał szlak i porę. Wspomniał ją przed zgonem. Nigdy o nim nie zapomni. Zapadła głębiej w sen. Obudziła się rzeźka i wypoczęta. Jedząc rozmawiała z czterema najbliższymi jej sercu kaplanami. Wiał ciepły wiatr. Słońce grzało już mocno, zapowiadając upał w południe. Eliri wskoczyła na grzbiet Hajlana i cała grupa podsfałowała w dół szlaku, gdzie pieniła się i kipiała woda w niewielkiej kaskadzie. W miejscu, gdzie znajdował się brud, strumień ledwie szemrał. Czekali ukryci za kępą drzew, aż usłyszeli przybywających z daleka przyjaciół. – Nie traćmy czasu – oświadczył Jarany. – Wszyscy moi ludzie wiedzą, co zaplanowaliśmy. Zgodzili się walczyć razem z kaplanami. Dziewczyna skinęła głową i przekazała to swoim towarzyszom. Dudniąc kopytami, skręcili do brodu. Przyłączyli się do nich jeźdźcy, a ostatni w szeregu prowadził trzy kuce, wzgardzone zarówno przez Jaranego, jak i Eliri. Wszyscy zatrzymali się na brzegu. Eliri zsunęła się z kepliana i rozwinęła ciężki tobołek, który trzymała przy piersi.
czy rany, znalazłam ją u siebie. Jest identyczna z tą, którą podarowała Marin. Proszę cię, włóż ją. Jej poprzedni właściciel walczył niegdyś z mieszkańcami ciemnej wieży. Spodobałoby mu się, że będzie miał swój udział w obecnym starciu. Rozwinęła kolczugę, która zalśniła w słońcu. Metalowa plecionka połyskiwała wszystkimi barwami tęczy jak olej na wodzie. Jerany zeskoczył z wierzchowca, wziął kolczugę i włożył bez słowa. Jego własna kolcza składała się z kółek naszytych na skórzany kaftan, ale to był wspaniały dar. Ciekawe, ile jeszcze kolczug ma Eliri. Wiedział o trzech. Czy było ich więcej? Nie zapyta. Wystarczy, że każdy z nich nosi jedną. Ta kolczuga lepiej ochroni Meirin. Tylko to powinno go obchodzić. Tymczasem Eliri jeszcze nie skończyła z podarunkami. Przyszła kolej teraz na sztylety. Zalśniły w słońcu miękkim, srebrzystym blaskiem. Westnął głęboko na ich widok. Srebro? Srebro, ale tak hartowane, że jest twarde jak stal. Odpowiedziała z uśmiechem. Noście je. Są podwójnie niebezpieczne dla sług ciemności. Zastąpił swój brzeszczot podarowanym. Meirin zrobiła to samo. Czerany powiesił na gałęzi swój naszywany kukami kaftan, wsadziwszy za pas sztylety. Potem odwrócił się do czekających cierpliwie kaplanów. Ukłonił się i zrobił krok do przodu. Tyla stała nieruchomo, gdy wskoczył na nią, a kiedy ścisnął jej boki kolanami, zatańczyła w miejscu, sprawdzając, czy dobrze siedzi. Roześmiał się i pogłaskał ją po grzbiecie. Wiem, że jestem tutaj tak długo, jak będziesz tego chciała. Nie zapomnę o tym. Patrzył, jak jego małżonka wsiada na młodego ogiera, który ugiął nogi, by jej to ułatwić. Nienależniejsza, bowiem kolczuga utrudniała nieco ruchy. Eliri wskoczyła na Hailana i ruszyli stępa w wartkie nurty strumienia. Za pazuchą miała to, co ulepiła z gliny pod wpływem gis. Pokładziła ukradkiem zawadzające trochę wybrzuszenie. Pozostawili za sobą brud i strumień i skierowali się prosto do ciemnej wieży. Już niedługo wysłana jako wabik gromada keplianów i ludzi zaatakuje Rasti, odwracając uwagę sługuza wiecznego mroku. Muszą jak najlepiej wykorzystać ten czas. Jechali w coraz większym upale z nadzieją w sercach. Daleko na północnym zachodzie 9 zbrojnych i 18 kepliańc podróżowało razem. Był tam młody chłopiec, który prowadził 3 luźne wierzchowce. Doświadczeni żołnierze denerwowali się jednak niecodziennym towarzystwem i rozglądali się czujnie. Nawet niebieskooki przywódca keplianów nie zdołał ich całkowicie przekonać, że klacze wspierają światło. Penane milczał. Ludzie wierzyli w to, w co chcieli wierzyć. Tak długo, póki walczyli, nie obchodziło go, co myślą w skrytości ducha. Przyłączył się do oddziału tuż przed odjazdem. To on miał zaprowadzić ich do legowiska Rasti. Zostawi ich tam, a sam przyłączy się do Eliri. Kursował spokojnie w stronę terytorium Rasti. Wkrótce będzie z tymi, których kochał. Dotarli do jam, w których ukrywały się samice mające wydać na świat młode. Kuc chłopca poszedł bokiem, unosząc wysoko kopyta i rozdymając chrapy. Tylna noga wpadła mu do jamy. Koń pośliznął się i zarżał przeraźliwie. Zaskoczony chłopak sunął się z grzbietu i spadł na plecy. 2 keplanice zawróciły w miejscu, gdy samice Rasti z piskiem rzuciły się do gardła niezdarnie próbującego się podnieść chłopca. Zanim jednak krwiożercze stwory zdążyły zatopić zęby w jego miękkim ciele, nadbiegły ze spłaszczonymi uszami kepliańskie klacze. Chwyciły Rasti, cisnęły z rozmachem na ziemi i stratowały na miazgę. Jadący na czele kolumny wojownik odprężył się nieco. Wprawdzie kepliany to dziwni sprzymierzeńcy, ale udowodniły, że można na nie liczyć. Chłopcu udało się wstać. Ukłonił się niezgrabnie keplianicom, które uratowały mu życie i ponownie dosiadł swego spoconego wierzchowca. Oddał im honory. Wiedział, że ma wobec nich dług wdzięczności. Ruszyli dalej w lepszych humorach, gdyż przed chwilą nawiązały się wątłe jeszcze nicie przyszłej współpracy w walce. Niedługo potem zbliżyli się do głównych legowic Krasti, gdzie ziemia była dosłownie podziurawiona norami. Pan ciemnej wieży wpadł we wściekłość. Czyż nie rozkazał Rasti, żeby nie tracił na próżno sił? Ukaże tych głupców w taki sposób, że nigdy tego nie zapomną. Zaczął chłonąć siły swojego więźnia, chcąc ukarać krnąbne sługi i całą swoją uwagę skupił na zewnątrz wieży, tam, gdzie toczyła się walka. Zarówno ludzie, jak i kepliany posłuchali rady najstarszego doświadczonego w bojach drużynnika i zbaczali teraz często do bieżącej wody, gdzie Rasti nie mogły ich ścigać. Wychodzili z niej, by atakować raz po raz. Wielu było poranionych, lecz jeszcze nikt nie zginął. Rozwścieczony pan ciemnej wieży daremnie usiłował odkryć, kim jest nieprzyjaciel.
Tymczasem troje ludzi, cztery kepliany, dotarli do podnóża wieży, gdzie przyłączył się do niej wielki ogier. Jego oczy rozżarzyły się niebieskim płomieniem, kiedy zatrzymał się i stanął dęba. Umysły całej siódemki przeszył okrzyk donośny jak głos trąbki. Teraz nadeszła dogodna chwila. Atakujcie. Ogier jakby zwinął się w sobie, zmalał i Eliris zsunęła się na ziemię i podniosła czarodziejski wisior. Zaciskając dłoń figurkę Kepliana, podeszła do wieży, przesunęła kopytkiem po kamiennym bloku. Mamrocząc jakieś słowa, nakreśliła świetlistą linię. Kamień pękł z trzaskiem i powoli odsunął się na bok. Zobaczyli szeroką, gładką ścieżkę prowadzącą w mrok. Dziewczyna odwróciła się do towarzyszy. Utrzymajcie dla nas tę bramę, póki nie wrócimy, albo póki nie dowiecie się, że polegliśmy. Uścisnęła z miłością każdego Kepliana, potem wyprostowała się i weszła do wieży. Meirin i Gerani poszli za nią. Odgłos ich kroków ucichł w oddali, kiedy Kepliany stanęły na straży. Zaczekają na powrót przyjaciół. Bój wrzał na brzegach rzeki. Teraz ludzie ufali już Keplianom. Zbyt wiele się wydarzyło, by nadal wątpili w dobrą wolę tych osobliwych sprzymierzeńców. Raz po raz jakaś Keplianica odrywała rację od gardła człowieka, który do walki musiał zsiąść z konia. Odpłacał mężnej klaczy, wbijając włócznie w uczepionego jej boku krwiożerczego potworka, którego zaciśnięte zęby rozwierały się dopiero po śmierci. Łucznicy szyli strzałami z wysokości swych wierzchowców. Dobrze wykorzystali tę dogodną pozycję, zanim zabrakło im pocisków. Później włączyli się do walki, uderzając włóczniami. Po stronie światła walczyło około 30 ludzi i Keplianów przeciwko ponad 200 sługom ciemności. Wiele razy pośpiesznie wycofywano się do rzeki, ratując się przed zmasowanym atakiem. Rasti nie był inteligentny. Zawsze głodny, ogarnięty rządzą krwi, nie stosował żadnej taktyki. Atakowały, chcąc pokonać przeciwnika samą przewagą liczebną, dzikością i okrucieństwem. Teraz zaś przeszkadzał im ślepy gniew i arogancja pana ciemnej wieży, który żądał, by zaprzestały walki. Nie wiedział bowiem, że Rasti walczą ze swoimi prawdziwymi wrogami. Wręcz przeciwnie. Uznał, że to wilkołaki znowu przystąpiły do ataku. Skierował moc przeciwko Rasti, spowalniając ich ruchy. Oszalały z wściekłości, ignorowały rozkaz władcy. Lecz jego moc w końcu je powstrzymała. Troje ludzi śpiesznym krokiem szło tunelem ukrytym w masywnych murach wieży. Świecili sobie pochodniami, oszczędzali energię magiczną do chwili, gdy będą jej potrzebowali. Eliri oczami wyobraźni widziała bezkrwistą twarz, napiętą w nieludzkim wysiłku. Oczy błagały ją o pośpiech i dała im posłuch, krocząc najszybciej jak mogła wzdłuż obślizgłych ścian. Meirin i Gerran biegli za nią gęsiego ze sztyletami w dłoniach. Zatrzymali się na widok ogromnej pieczary. Czyżbyśmy wędrowali w koło? Zapytał oszołomiony Gerany. Z zewnątrz wieża sprawiała wrażenie istotnie wielkiej, ale nie tak ogromnej, jaką im się teraz wydawała. Przez ponad pół godziny szli tunelem biegnącym w linii prostej. Tunel zaprowadził do pieczary, której sklepienie ginęło w mroku. Widzieli wydeptaną ścieżkę wiodącą w głąb. Po obu jej stronach magiczne runy połyskiwały słabo na kamiennych blokach. Romar pokazał mi tę ścieżkę. Był pewny, że prowadzi do celu, odparła spokojnie Eliri. Uznał, że będziemy tutaj bezpieczni, gdyż pan ciemnej wieży obawia się tego miejsca. Może znajdziemy tu sojuszników. Sunęła drgający wisior ze sznurka. Ułożywszy Penana na ziemi, cofnęła się gestem, nakazując przyjaciołom milczenie. Mgła nadpłynęła do lśniącej wilgocią ścian i otoczyła figurkę Kepliana. Później rozwiała się i znów stanął przed nim wielki czarny ogier. Idźcie za mną. Ponownie ruszyli w głąb jaskini. Runy, po których stąpali, rozjarzały się za każdym krokiem. Ich światło rozpadało się w wirujące, połyskliwe drobinki, które przylgnęły do górnej części ścian. Eliri była pewna, że stworzyły tam jakieś inne magiczne symbole. Miała przedziwne złudzenie, że sama coraz bardziej się zmniejsza. Jak gdyby pieczara się powiększała, trójka zaś intruzów zamieniła w owady pełznące niekończącą się ścieżką ku jakiejś dziwnej przyszłości, której nie rozumieją. Ale przed nimi kroczył Penane i dlatego szli za nim ufnie. Wtem punkty świetlne zlały się przed nim, obramiając szarą kamienną kolumnę. Zdenerwowana dziewczyna zatrzymała się w pół kroku. Spojrzała na Penana, który stał nieruchomo obok kolumny. Nie dał im żadnego znaku, czekała więc cierpliwie, nie odrywając oczu od pełzających po kamieniu iskierek. Zamrugała. Z kamienia wynurzyły się świecące znaki. A może to tylko jakaś sztuczka? Stojąca tuż za nią Mary odetchnęła głębiej zaskoczenia. Eliri odwróciła się do niej. O co chodzi? Zapytała.
Dawno temu, kiedy byłam jeszcze dzieckiem, Dachau opowiedziała mi historię pewnego wielkiego adepta żyjącego na przeciwległym krańcu Eskor. Nie był złym człowiekiem, tylko nieostrożnym. Nienawidził wojen i podjął próbę położenia im kresu. Skończyło się to niepowodzeniem, bo skrzywdził tych, których kochał. Wtedy odszedł, wycofał się w inne miejsce. Eliri natychmiast dostrzegła związek pomiędzy opowieścią Meirin a tym, co się teraz działo na ich oczach. Ciekawe, czy znał moich przodków. Może oni mogliby się stać dla nas czymś w rodzaju przepustki. Nie wiem, ale Dachau pokazała mi stary portrecik ozdobiony runami wzdłuż dolnej krawędzi. Meirin utkwiła wzrok w kamiennej kolumnie. Zdaje się, że wyglądały tak samo jak te. Jak ten adept miał na imię? Meirin bez słowa przykucnęła, by napisać je na warstwie kurzu pokrywającej kamienie. Eliri zrozumiała jej zachowanie. Już dawno temu poznała moc słowa mówionego w tej krainie. Zanotowała w pamięci imię adepta i powtórzyła kilka razy w myśli, aż nabrała pewności, że go nie zapomni. Później wyprostowała się i zbliżyła do kolumny. Drobinki światła ułożyły się na niej w runie. Ostatnie było imię. Delikatnie powiodła palcem po tworzących je znakach. Potem odetchnęła głęboko i wymówiła głośno imię wielkiego adepta. Do pieczary wtargnęło oślepiające światło. Ogłuszył ich ryk i huk mocy. Wydawało im się, że jakaś śpiąca istota otworzyła zaspane oczy i przewierca jej wzrokiem na wylot. Eliri stała nieruchomo, pozwalając, by patrzyła na nią, by dowiedziała się, kim są i co robią w tym miejscu. Uczucie, że jest obserwowana, zniknęło, ale oto Meirin zachwiała się na nogach, a za nią Jarany. Ktoś niewidzialny szukał prawdy w ich umysłach i wycofał się równie szybko, jak wtargnął. Runy u ich stóp rozjarzyły się jedna po drugiej, wskazując drogę. Mieli wrażenie, że chociaż nie są źle widziani, niewidzialna istota wolałaby, żeby ich tu nie było. Ale Eliri miała jeszcze coś do zrobienia. Postąpiła do przodu i powiedziała takim tonem, jakby rozmawiała z przyjacielem. O nic nie pytałeś, lecz powinieneś wiedzieć, że w moich żyłach płynie krew tych, których mogłeś znać. Zbudowała w myśli obraz swoich przodków. Wyczuła nagły przypływ mocy i zainteresowanie. Ostrożnie przedstawiła w myśli wszystko, co wydarzyło się w dniu, kiedy złocista mgła rozstąpiła się przed nią. Podzieliła się swoim żalem, że nie poznała lepiej swoich przodków i że przebywała z nimi znacznie krócej, niż tego pragnęła. Ukryta w jaskini moc ożyła, starając się poznać całą historię dziewczyny. Szybko przewertowała jej wspomnienia. Przybycie do tego świata, spotkanie z Tarną i Hajlanem. Potem wróciła do chwili, gdy przodkowie Eliri uznali ją za swoją dziedziczkę. Przesiała jej sny o marze i dziewczyna wyczuła, iż niewidzialną istotą gniewa wieść, że zło zagnieździło się nad miejscem, w którym spoczywa. Tak jak powiedział Romar, dzielenie się z kimś to droga w obie strony. Z kolei Eliri dowiedziała się, że w grobowcu niewiele pozostało z dawno umarłego adepta, który opuścił swój świat w poszukiwaniu innego schronienia. Większość jego moc rozproszyła się, ale jakaś jej cząstka pozostała w miejscu, które ukochał. Zmarły nie wróci, lecz że kiedyś władał ogromną mocą, jeszcze teraz mógłby coś podarować. Eliri pokręciła dumownie głową. Prosimy tylko, żebyś pozwolił nam przejść i nie życzył nam źle. Jej duma rozbawiła go. Potem przesłał jej jakieś wspomnienie. Jej pramatka była jego krewną. Niech Eliri przejmie prawa tamtej. W tymże momencie drobiny światła stworzyły powłokę na całym ciele dziewczyny, po czym zgasły. Eliri usłyszała słowa, wysłuchała ich, wyraziła zgodę. Jeśli zmarły rzeczywiście był jej krewnym, mogła przyjąć to, co zaofiarował. Podniosła pionowo sztylet i patrzyła, jak lotne iskierki wsiąkają w ostrze. Spojrzała przez ramię. Jarany, Meirin, wyjmijcie broń. Migocące punkciki światła otuliły najpierw ich ciała, a później obnażone sztylety. Eliri zwróciła się w stronę kolumny i skłoniła, jak przystało wojowniczce. Śpij dobrze, daleki krewniaku mojej pramatki. Zrobię, co będę mogła. Zniżyła sztylet, aż wskazał na kamienny blok. Ziemio matko, usłyszałaś moją obietnicę. Podniosła brzeszczo do góry i mówiła dalej. Słońce ojcze, usłyszałaś moje słowa. Niech umrę w ciągu kilku miesięcy, jeśli skłamałam. Uniosła dłoń, pozdrawiając moce. Robili tak wojownicy z jej plemienia. Odwróciła się i ruszyła do przodu. Za nimi rozległ się głuchy odgłos. To kamienna kolumna rozpadła się w proch. Wprawdzie runy pod stopami wciąż świeciły, lecz troje ludzi i Kepliany powinni się pośpieszyć.
Maszerowali szybkim krokiem. Tam, gdzie pozwalało na to podłoże, biegli, zwalniali zaś, gdy teren stawał się nierówny. Żadne z przyjaciół nie zapytało Eliri, co miały znaczyć jej ostatnie słowa. Nie powinno jej to obchodzić, a mocy nigdy nie należało obrażać. Penane w ogóle się nie odzywał i teraz też tylko szedł z przodu. Dziewczyna uśmiechnęła się duchu. To prawda, że tworzyli dziwaczną grupę, ale może właśnie ta różnorodność wprowadzi nieprzyjaciela w błąd. Nagle droga skręciła pod górę. Przeszli jeszcze pod jakimś łukiem i nagle coś kazało im się zatrzymać. Odwrócili się jak na komendę, za nimi wyrosła nierówna skalna ściana. No cóż, Gerany przesunął palcem po szorstkim kamieniu. Pora na wniosek, że nie będziemy tędy wracać. Nawet powietrze wydaje się tu inne. Meirin skinęła głową. To nie jest już miejsce spoczynku dalekiego krewnego naszej przyjaciółki. To dom wroga i nasze pole bitwy. Ruszajmy naprzód, gdyż nie możemy się już cofać, nawet gdybyśmy tego chcieli. Jej twarz stężała jak maska. A tego ja nie chcę. Gdzieś tam jest Romar. Uwolnimy go, albo sama zginę w walce o jego wolność. Jej wzrok napotkał spojrzenie Geranego. Przytaknął z ponurą miną. O wolność twojego brata, a mojego przyjaciela i mieczowego brata. I żadne z nas teraz nie zawróci. Ale co z tobą? Popatrzył na Eliri. Szukała słów, by dobrze ją zrozumieli. Nałożono na mnie gis, rzekła wreszcie. I sama zobowiązałam się pod przysięgą do uwolnienia go. Lepiej zginąć, niż złamać gis albo spłamić homor. Poszła dalej, zanim padło następne pytanie. Obuta w miękkie, sięgające do połowy łydki mokasyny stąpałaby zgłośnie po gładkim podłożu. Geran i Meirin pośpieszyli za nią i nikomu nie wydało się dziwne, że kopyta wielkiego ogiera, który ich prowadził, nie wydają żadnego dźwięku w zamknięciu z twardym marmurem. Zupełnie jakby się ślizgał z głową wciąż zwróconą do ściany. Zatrzymał się raptem. Czyżbyś jakieś drzwi? Gerany podszedł, by się przyjrzeć. Pchnął delikatnie, ale nic się nie stało. Badając wzrokiem ściany, wsadził palce w rzeźbioną różę i pociągnął ku sobie. Drzwi otworzyły się i dostrzegli kłębiącą się mgłę, która natychmiast zaczęła pełzać ku nim. Gerany zadrżał i pozwolił, by drzwi same się zamknęły. Myślę, że to nie te. Rozejdźmy się, poszukajmy innych, powiedział. Atmosfera panująca w długim korytarzu kazała im zachować milczenie. Jeszcze raz otworzyli drzwi, które nie ukazały im nic istotnego. I jeszcze raz. Jedne wychodziły na rozległą kamienistą i porośniętą krzakami równinę. Powietrze tam było suche i żar buchał jak z rozgrzanego pieca. Za drugimi wirował wielkimi płatkami śnieg pod czarnym, nieprzyjaznym niebem. Eliri idąc zwiodła palcami po ścianie. Wyczuła jakieś nierówności. Przyjrzała się uważnie. Na drzwiach wyryto tańczącego w miejscu Kepliana. Ruchem ręki przywołała Penana. Spojrzał na wizerunek. W jego oczach malował się smutek, gdy dotknął chrapami swego wyrzeźbionego w kamieniu pobratymca. Drzwi się otworzyły. Zajrzeli do środka. Mary na pewno z głośnym krzykiem wybiegłaby do środka, gdyby mąż nie powstrzymał jej w ostatniej chwili. Uspokój się, kochanie, to pułapka z przynętą. Lepiej dobrze się temu przyjrzyjmy, zanim wejdziemy w pajęczą sieć. Odciągnął ją od drzwi ruchem głowy, nakazując Eliri zbadać sytuację. Postać rozwalona w wielkim krześle wyglądała jak Romar, ale dziewczyna przyjrzała się uważniej, jakby tego Romara karmiono zbyt dobrze i lepiej traktowano niż w jej snach. Ubranie miał z dobrej tkaniny i wypielęgnowane, miękkie ręce. Pokiwała głową. Tak, były miękkie, ale nie tak jak u kogoś, kto ostatnio nie pracował. Tych tutaj rąk nigdy w życiu nie splamiła pracy. W nadgarstkach nie było widać mocnej ścięgien jeźdźca. Dłonie leżały bezładnie na kolanach siedzącego. Cichym głosem zwróciła na to uwagę Meirin, kiedy ta szarpnęła się o pięciach Geranego. To nie jest Romar. Więc kto? Gerany wypowiedział myśl, która przyszła mu do głowy. Sporządzony z pomocą czarów sobowtór, przynęta mająca zwabić nas w pułapkę. Jego żona potrząsnęła przecząco głową. Chyba nie. Słyszałam o takich podobiznach, pozbawionych rysów twarzy i innych cech charakterystycznych. Spójrz, jak jest ubrany. To ubiór zarówno dla mężczyzny, jak i kobiety. Odwróćcie szybko oczy, rozkazała nagle Eliri. Nie patrzcie, aż wam pozwolę. Na myśl jej przyszedł Cynan. Odszedł już na zawsze, a jego dusza przebywała w krainie, której tak poszukiwał za życia. Nie zdoła mu zaszkodzić, a pamięć o nim może im teraz pomóc. Powoli przywołała wspomnienie Cynana, siedzącego po turecku, uczącego ją języków tego nowego świata. Cynana delikatnymi ruchami wielkich rąk, oborządzającego kuce.
Cynana, jakiego widziała po raz ostatni, z podniesioną na pożegnanie ręką odzianego w otrzymany od niej strój. Zatrzymawszy w pamięci ten ostatni obraz, pozwoliłaby ogarnął ją smutek. Potem weszła w otwarte drzwi. Cynan podniósł głowę, wzywając ją skinieniem. Odwróciła się doń plecami. Ten tutaj stwór był kpiną z jej starego przyjaciela. Miała ochotę go zniszczyć, lecz nie wolno jej było zapomnieć obowiązku względem przyjaciół. Chciała im już wszystko wytłumaczyć, ale sami odgadli wcześniej. Nosi teraz twarz tego, kogo przywołałaś. Tak. Mamy więc problem. Spróbujemy to zniszczyć, czy przejdziemy obok? Zapytał cicho Jarany. Zostawmy to. Myślę, że to tylko przynęta, która nie ma własnej mocy. Jeśli nie przyciągnie nas, poczeka na innych, odparła Mary. Chodzi mi o to, czy to coś może w jakiś sposób powiadomić swego twórcę, że pułapka zawiodła. Jeśli tak, lepiej się pospieszmy. Wydane bez słowa ruszył dalej. Poszli za nim szybko, w milczeniu. Wprawdzie kręty korytarz nie miał okien, ale Jarany był pewny, że wznoszą się z każdym zakrętem. Ogarniał go coraz większy lęk. Ściany wokół świeciły. Początkowo nie zauważyli tego, potem blask stał się jaśniejszy. Eliri krzyknęła cicho. Penane zniknął raptem jej z oczu. Podbiegła i zabrała swój wisior. Dlaczego? Dlaczego nas teraz opuścił? Jarany rozejrzał się, szukając przyczyny. Ściany, powiedział spokojnie. Popatrzcie na ściany. Ogień pełzł po starożytnych kamieniach. Tam, gdzie przeszedł, pozostawił tłuste, czarne ślady. Nad matowym, szkarłatnym światłem unosiły się kłęby dymu. Jarany ostrożnie wysunął ku niemu rękę. To jest moc, a nie prawdziwy ogień. Nie parzy. Spojrzał przed siebie, a potem przeniósł wzrok na wisior, który Eliri trzymała w dłoni. Może on wiedział, że nie zdoła przejść we własnej postaci, ale jako wisior. Być może, odparła zaniepokojona dziewczyna, ale to mi się nie podoba. Mnie też, dorzuciła Mary. Możemy wybierać, zawrócić lub iść dalej. Ja nie odejdę stąd bez Romara. W takim razie idziemy dalej i oby światło było z nami, powiedziała Eliri i poszła do przodu, za nią Jarany, Mary na końcu, trzymając w gotowości sztylety. Kroczyli powoli, gdyż ogień i czarny dym rozprzestrzeniały się wokół nich, aż wreszcie cały korytarz stał się czarny, poprzecinany odstręczającymi ognistymi liniami run. Z podłogi podnosiła się czarna w szkarłatne pasma mgła, a ich blask był teraz jedynym źródłem światła. Eliri wyciągnęła sztylet i wsunęła wisior do pustej pochwy. Coś się przyciągało. Kiedy się nad tym zastanowiła, zdała sobie sprawę, że to już trwa od kilku minut. Ten, kto ją przyzywał, znajdował się gdzieś przed nią. Może to Romar. Sięgnęła ku niemu myślą, tak jak nauczyła się postępować z Keplianami. Zew stał się jakby silniejszy, ale nie zyskała pewności. Przywołała z pamięci twarz Romara. Potem zbudowała w myśli obraz sztyletu, dotknęła nim twarzy brata Mary. Falą napłynęła moc. Odebrała ostrzeżenie. Grozi im niebezpieczeństwo. Ponadto wie, że czas płynie inaczej. Jeżeli będą szli nie zatrzymując się, mogą jeszcze zdążyć na czas. Romar traci siły. Mieszkaniec ciemnej wieży wysysał jego energię życiową, by zatrzymać bitwę toczącą się daleko na północy. Tak łatwo nie odwrócą jego uwagi. Wiele zabezpieczeń wieży działa automatycznie. Jeżeli zdołają je pokonać, dotrą do serca tej budowli niezauważeni.